załóżmy, że pole wektorowe F jest ciągłe na obszarze B i na tym obszarze posiada potencjał U. Wówczas całka po łuku AB w funkcji F dl jest równa U od U od R w granicach AB, czyli inaczej U od B minus U od A, gdzie AB jest to dowolny łuk kawałkami gładki zawarty w całości w obszarze D, łączący punkty A i B. Jaka jest wartość tego twierdzenia? Poza tym, że daje wygodny sposób na obliczanie całek, to bardzo ważny jest tu wniosek. Jeśli ja mam tu punkty AB zawarte w obszarze D, w którym pole wektorowe F jest potencjalne i jest ciągłe, to nieważne jaką drogą ja te punkty połączę. Dla każdej z tych krzywych całka po tej krzywej z tego pola wektorowego będzie dokładnie taka sama i będzie zależała tylko od początku i od końca. Ja muszę policzyć potencjał w końcu, policzyć potencjał w początku, odjąć od pierwszego drugie i dostaję moją całkę wektorową. Kolejny ważny wniosek z tego twierdzenia jest taki, że jeśli ja policzę całkę po jakiejś krzywej gamma zamkniętej, czyli na przykład po okręgu z pola wektorowego F dr, które jest potencjalne w całym tym obszarze, to ta całka jest równa 0, ponieważ jej wartość to jest wartość potencjału w końcu minus wartość potencjału w początku, ale początek i koniec to ten sam punkt, więc to się po prostu kasuje. Teraz chcemy policzyć całkę z takiego pola wektorowego 3y/dx plus 3x/dy po krzywej łączącej punkty A i B, gdzie A jest równe 1, 2, B jest równe 4, 0. No to po pierwsze, ten zapis oznacza, że nasze pole wektorowe jest po prostu w postaci 3y, 3x. No dobra, upewnijmy się, że jest to pole potencjalne. Pochodna tego po x to 0, pochodna tego po y po 0 to 0. Tak jest pole potencjalne. Wyznaczmy potencjał. Delta U po delta x jest równa 3y, czyli U jest równe 3y x plus fi od y. Policzmy pochodną po y, du po dy jest równe 3x plus fi prim od y. I to jest równe 3x, czyli fi prim od y jest równe 0, to znaczy, że fi od y jest równe jakiejś stałej, jakiemuś c, które tak naprawdę nas nie interesuje, bo jeśli będziemy odejmować od siebie końca, to ta stała się wykasuje, więc w szczególności możemy przyjąć, że ta stała jest równa 0. To tak jak przy liczeniu całek oznaczonych i nieoznaczonych. Przy nieoznaczonych z funkcji jednej zmiany. Przy nieoznaczonych musimy wszędzie dopisywać to c, przy oznaczonych to pomijamy, bo ono i tak się skasuje. Zatem nasze u od xy to jest równe 3xy. I chcemy teraz policzyć tę całkę, no to to jest równe u od punktu 1 od punktu od końca, czyli od 4, 0 minus u od 1, 2. U od 4, 0. 3 razy 4 razy 0 to 0 minus u od 1, 2, czyli 3 razy 1 razy 2 to 6. Czyli minus 6. Jeszcze jeden przykład. Teraz chcemy policzyć całkę po łuku AB z funkcji z pola wektorowego x kwadrat minus 2yz dx plus y kwadrat minus 2xz dy plus z kwadrat minus 2xy dz, gdzie A jest równe 1, 0, 1, B jest równe 1, 1, 0. No dobra, czy jest to pole wektorowe, czy to pole wektorowe jest potencjalne? Pochodna tego po y to będzie minus 2z. Pochodna tego po x to też będzie minus 2z. Pierwszy warunek jest. Pochodna tego po z to jest minus 2y. Pochodna tego po x to jest minus 2y. Zatem drugi warunek też jest. Teraz pochodna tego po z to jest minus 2x. Pochodna tego po y to też jest minus 2x. Zatem trzeci warunek też jest spełniony, czyli istnieje potencjał. Teraz go wyznaczamy. Czyli delta u po delta x to jest równe x kwadrat minus 2yz. Czyli u równa się x do trzeciej przez 3 minus 2x
YZ plus jakieś fi od YZ. Odcałkowałem po prostu tę funkcję. Pojęcie. No to teraz liczymy du po dy. To się wykasuje. Tutaj się zrobi minus 2xz plus i tutaj d fi po dy. I to ma być równe y kwadrat minus 2xz. No to widzimy, że d fi po dy d fi po dy jest równe y kwadrat. Czyli samo fi jest równe y do trzeciej przez 3 plus jakieś psi od z. Czyli tutaj zamiast tego możemy napisać, że nasza u to jest x do trzeciej przez 3 minus 2xyz plus y do trzeciej przez 3 i plus psi od z. No to teraz policzmy du po dz. To du po dz. To się kasuje, tutaj wychodzi minus 2xy. To się kasuje i tutaj wychodzi plus psi prim od z. I to ma być równe z kwadrat minus 2xy. Czyli psi od x, psi prim od z jest równe z kwadrat. To znaczy, że psi od z jest równe z do trzeciej przez 3 plus stała c, która nas i tak nie interesuje. Czyli ostatecznie nam wyszło, że nasze u to jest x do trzeciej przez 3 plus y do trzeciej przez 3 plus z do trzeciej przez 3 minus 2xyz plus stała c, która się tam to wykasuje. Czyli ta całka to jest równa u od 1, 1, 0 minus u od 1, 0, 1. Podstawiamy. Jak podstawimy 1, 1, 0, mamy 1 trzecią plus 1 trzecią, to jest 0 i tutaj też będzie 0. Minus, jak tu podstawimy, to będzie 1 trzecia, to się wyzeruje, tu będzie minus 1 trzecia i to też się wyzeruje. Całość wyjdzie równa 0. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.